Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj pomówimy sobie o Monday Night Raw z dnia 12 grudnia 2022 roku. Oznacza to kilka rzeczy. Po pierwsze, coraz bliżej święta, już naprawdę nie mogę się doczekać, bo ten semestr mnie przytłacza i po prostu chcę odpocząć. Poza tym półfinały i finał Mistrzostw Świata, co raczej do naszego życia ponownie nie będzie miało miejsca w grudniu, więc kilka ciekawych wydarzeń tuż przed nami. Jednak teraz zatrzymajmy się na czerwonej tygodniówce. Przed rozpoczęciem oczywiście zachęcam do lajkowania, do subskrybowania, taktyczny komentarz dla zasięgu, a tymczasem zobaczmy, co wydarzyło się na Raw, które od razu rozpoczęliśmy od pojedynku o Number One Contendership do Raw Women's Championship, czyli finał mini turnieju Bayley kontra Alexa Bliss. W całej walce bacznie przyglądała się mistrzyni Bianca Belair. Opener całkiem przyjemny, panie pokazały się z nie najgorszej strony. Pod sam koniec Bayley wykonuje Bayley to Bayley, jednak to nie wystarcza, żeby przypiąć Alexę, więc potem sięga do trochę brudniejszych zagrywek, czyli rozwiązuje osłonkę z jednego narożnika, co zauważa Bianca, z którą Bayley chwilę później zaczęła się kłócić. I całe to zamieszanie wykorzystała Alexa, wykonując dropkick na ten narożnik. Chyba w założeniu miało to wyglądać tak, że Bayley ląduje na tej odkrytej części narożnika, jednak to za bardzo nie wyszło, ale dobra, nieważne. Alexa wykonuje Twisted Bliss i w taki sposób odnosi zwycięstwo, więc dobrze, bo o ile jestem naprawdę dużym fanem Bayley, tak jednak nie chciałbym, żeby po raz trzeci przegrywała w singlowym pojedynku z Bianką. Po starciu Bianca przyszła pogratulować, bo w końcu Alexa to jedna z jej besties, więc chciała podać jej rękę, ona chciała ją przytulić, jednak wtedy na Titantronie na chwilę pojawiło się logo Wyatt Six i w tym momencie Bliss ułożyła Biankę do pozycji do wykonania Sister Abigail, jednak akcji tej nie wykonała, tak trochę sama siebie się przestraszyła i wyszła, i tak kończymy pierwszy segment. Raczej wszyscy możemy się spodziewać, w którą stronę to zmierza, tyle że podobnie jak z całym aktualnym story Braya Wyatta, ciągnie się to bardzo długo, ponieważ pierwsze takie teasery mieliśmy jeszcze na Crown Jewel, więc kiedy to było? Ale zobaczymy, też nie wiadomo, kiedy te dwie panie będą miały walkę, byle tylko nie był to powrót tej spooky Alexy z Thunderdome ery. Bardzo, bardzo proszę, nie chcę tego przeżywać po raz kolejny. Dobra, potem mieliśmy Wiet na zapleczu, gdzie Byron Saxon pytał się Alpha Academy, co oni sądzą o tym, co wydarzyło się na SmackDown. Oni ogólnie powiedzieli, że Kurt Angle się i tak dalej, a potem podeszli do nich OC i od słowa do słowa, i dzisiaj na Raw walka AJ Styles kontra Chad Gable i powiem wam, że jest to jedna z tych walk, gdzie w głowie bym sobie nie ułożył, że to jest dream match, ale kiedy usłyszałem, że na Raw będą walczyć Chad Gable i freaking AJ Styles, miałem: o Boże Święty, dajcie mi to teraz, w tym momencie, i tak nie musiałem długo czekać, od razu AJ Styles, Chad Gable, i walka była znakomita, była fantastyczna. Tylko jakby jeszcze dostali te 10 minut, jakby mogli trochę spokojniej zacząć i na samym końcu wykonać te wszystkie akcje, myślę, że to mógłby być na spokojnie taki pojedynek na 4,5 gwiazdki, a w Tokio Dome na 5 gwiazdek, więc szkoda, ale wierzę, że jeszcze kiedyś ta dwójka spotka się w ringu i da totalny banger, a tutaj po prostu bardzo dobra walka, wygrywa AJ Styles po całkiem zacnej kontrze Styles Clash'a. Ponownie przechodzimy na zaplecze, gdzie Gargano z Lumisem myślą sobie, jakby tu wydać te wszystkie pieniądze, które wygraliśmy od Miza, a potem podchodzi do nich Candice, która mówi, że ej, teraz jest okres świąteczny, więc może warto by się podzielić tym wszystkim. Teraz sobie zdałem sprawę, że jeszcze nic nie kupiłem na święta. Najgorsze jest to, że jeszcze nie mam pomysłu, więc możecie dawać jakieś pomysły w komentarzach. 8-letni brat, rodzice w wieku średnim i 24-letnia siostra. To tam pomóżcie mi. Oczywiście dziewczyna, ale tam to może coś tam wymyślę. Dobra, kolejne starcie, Six Man Tag Team Match, Judgment Day kontra Street Profits i Akira Tozawa. Raczej nie mogę za dużo powiedzieć o tym pojedynku, był to taki typowy, tygodniówkowy six-man tag team match. W sensie, był jeden moment, kiedy Damian Priest totalnie zdemolował Street Profits i miałem takie, o Jezus Maria, ale ten Priest jest jednak zajebisty. A sekundę później został wywalony z ringu przez Tozawa i mam takie, aha, to super. Ale końcówka wyglądała tak, że Tozawa ma całkiem dużą przewagę nad Dominikiem Mysterio, już chce wykonać tego Sentona z trzeciej liny, jednak wtedy przejmuje go Priest, wykonuje Razor's Edge. Oczywiście, sędzia tego nie widzi, wykorzystuje to Dominik, raz, dwa, trzy i Judgment Day wygrywa, co jest wyborem jak najbardziej dobrym.
Potem przechodzimy do stoiska z merchandisem, gdzie Loomis z Gargano kupuje dużo koszulek. No i potem na arenie właśnie pojawia się ta dwójka, która rozdaje dzieciom i dorosłym niektórym też prezenty, tam koszulki, zabawki, wszystkie tego typu rzeczy. Ogólnie wszyscy się cieszą, jej, jej, jej. Może jak dla mnie to nawet trwało to trochę zbyt długo, ale dobra, w końcu pojawia się The Miz, kradnie pieniądze, już chce uciekać, ale wtedy zatrzymuje go Adam Pearce, który mówi: oddawaj Loomisowi pieniądze. On mówi: nie, to są moje pieniądze. Loomis nie mówi, ale Gargano za niego mówi: dawaj pieniądze. A Miz: no dobra, no to może jakiś rewanż czy coś w tym stylu, żebym mógł odzyskać. A oni: no dobra, Mike, możemy w przyszłym tygodniu zrobić rewanż, możemy nawet to zrobić w stypulacji ladder match, no ale wiesz, Loomis stawia swoje pieniądze, a ty nie stawiasz nic, więc jeśli chcesz tą walkę, to musimy zrobić double or nothing, prawa do nazwy zastrzeżone. No tak, ale Miz nie jest zachwycony, oni pytają się: no dlaczego, no bo w końcu jesteś bogaty, więc jaki to dla ciebie problem? A on: że no spoko, ja jestem bogaty, ja mam masę pieniędzy, leży na koncie, a nad kątem rękę trzyma Maryse, więc no, myślę, że dużo mężczyzn na arenie mogło się utożsamiać w tym momencie z Mizem, no ale ostatecznie mówi, że w jakiś sposób wykombinuje te pieniądze, a na sam koniec Gargano dodał jeszcze jeden warunek, że jeśli chcesz w przyszłym tygodniu ten rewanż, to musisz teraz nam pomóc rozdawać prezenty, więc Mike niezbyt zachwycony, ale ostatecznie parę tych koszulek rozdał. Dobra, kolejne starcie: Candice LeRae kontra Io Sky. Starcie jak najbardziej okej, chociaż to, na co najbardziej zwróciłem uwagę, to to, że Bailey nie działał mikrofon przy stoliku komentatorskim. Ale dobra, panie dały całkiem nie najgorszy pojedynek. Wygrała Io takim moonsaultem znikąd, w sensie nie było czuć, że to już jest końcówka walki. Ja tak: Io wchodzi sobie na ten narożnik, tam coś tam Candice próbuje walczyć, potem ostatecznie spada z tego narożnika, Io wykonuje moonsault, raz, dwa, trzy, takie: koniec, ciekawe. Więc dobrze, że przynajmniej Damage Control dostaje cokolwiek od życia, ponieważ no ostatnio Dakota przegrała, wcześniej na tej tygodniówce Bailey przegrała, więc jakby teraz jeszcze Io przegrała, to no tak trochę słabo, no ale pewnie na SmackDown wygrają z Tegan i Leaf, no chyba że chcą zrobić kolejny title change totalnie z dupy. Przechodzimy na zaplecze, gdzie miał mieć miejsce wywiad z Kevinem Owensem, który zaczął mówić o tym, że no Solo jest całkiem niebezpieczny, i wtedy pojawił się Elias, który poprosił Kevina, żeby ten mu dzisiaj pomógł, i reakcja Owensa, jak tylko pojawił się Elias, była no bezcenna. Zdecydowanie najlepszy moment podczas tej tygodniówki. No i Kevin powiedział, że Co ty? Myślałeś, że ja zapomniałem, co ty robiłeś te pół roku temu? Myślisz, że ja nie pamiętam, jak ty przez pół roku prawie chciałeś mi wmówić, że jesteś swoim bratem? On taki: nie no, ja jestem Eliasem, Isaac. Nie, nie, nic nie chcę tego słuchać w ogóle, co ty, idź sobie stąd. Ale no, ja cię potrzebuję. Ty mnie potrzebujesz. No i odszedł bez jednoznacznej odpowiedzi, a po przerwie dostaliśmy walkę właśnie Solo Sikoa kontra Elias, chociaż wcześniej był jeszcze koncert ku pamięci Matta Riddla. I powiem wam szczerze, że personalnie dla mnie face'owy Elias z tym swoim wejściem, gdzie na początku gra na gitarze, totalnie no, nie klika. Kiedy on był heelowy i dawał te swoje proma, to za każdym razem był to highlight, był to segment, którego nie chcieliśmy przegapić, a tymczasem po prostu on sobie coś tam gada o tym Riddlu, że o tak, jest moim przyjacielem, tam kilka żartów o 420, hahaha, zaśpiewał dla niego piosenkę, potem powiedział: dobra, a teraz czas na solówkę, czyli na solo, i wychodzi solo, hahaha, ale gra słów. Ale jeśli już mówimy o wejściówce solo, to dzisiejszy taniec samego Zayna był po prostu niesamowity. Ja chciałbym mieć te kocie ruchy jak Sami Zayn, no ale no nie każdy dostaje taki dar od Boga. Jeśli chodzi o samą walkę, no to Solo bez większych problemów wygrał. W sensie nie był to squash match w żadnym wypadku, ale jednak no Elias nie stworzył przez walkę jakiegoś dużego zagrożenia. Sikoa wygrał oczywiście dzięki najlepszej akcji kończącej w WWE, czyli Spinning Solo. No i po walce chciał zrobić dokładnie to samo, co zrobił tydzień temu z Mattem Riddlem. Jednak wtedy na arenie pojawił się Kevin Owens, który wykonał mu Stunnera. Po tym Elias chciał mu jeszcze podziękować, jednak Kevin również jemu wykonał Stunnera, co idealnie pokazuje, że on aktualnie nie jest face'em, nie jest heel'em, jest po prostu Kevinem Owensem, który robi cokolwiek mu się podoba, i ja ten gimmick kocham całym swoim serduszkiem. Następny pojedynek: Asuka kontra Rhea Ripley, czyli powiedzmy rewanż z zeszłego tygodnia, gdzie te dwie panie były w jednym triple threat meczu. Asuka dzisiaj nie miała swojego makijażu i nie wiem, czy jest to spowodowane powolną zmianą gimmiku,
czy po prostu nie zdążyła dzisiaj się pomalować, ale no dobra, walka była bardzo fajna. Oczywiście aktualna Rhea Ripley to totalne złoto, co bardzo pomogło temu pojedynkowi. Oczywiście w trakcie walki wielokrotnie uwagę Aski próbował odwracać Dominik Mysterio, co raz mu się udało, co chciał wykorzystać Rhea Ripley wykonując Riptide, jednak wtedy Aska skontrowała to na Aska Lock, no i tylko dzięki pomocy Dominika Rhea zdołała dotrzeć do Lin, co oczywiście wkurzyło Askę. No i gdy tylko była face to face z Dominikiem, hatfu, Blue Mist na ryj, jednak wszystko to wykorzystała Rhea, wykonała Riptide, raz, dwa, trzy i w taki sposób odniosła ona zwycięstwo. Jeśli ma to prowadzić do zmiany gimmiku Aski, która no ostatnio się dosyć mocno naprzegrywała i teraz chce zmienić swoje nastawienie, żeby znowu być tą Empress of Tomorrow z czasów NXT, to ja jestem oczywiście jak najbardziej na tak. Przed main eventem dostaliśmy jeszcze krótkie promo Dolpha Zigglera, gdzie powiedział, że o, Austin Theory, ty nie zasługujesz na to, żeby być mistrzem United States, bo powinieneś go bronić, a ty uciekasz i w ogóle nie jesteś prawdziwym mistrzem, tam spierdzielaj. I mean... okej. Okay. No i main event, czyli Seth Rollins kontra Bobby Lashley, number one contendership do mistrzostwa United States. Raczej żadnego słuchacza nie zaskoczę, jeśli powiem, że walka wyszła bardzo dobrze. Chociaż jak na to, że był to main event Raw, to dałbym temu odrobinę więcej czasu, ale dobra, powiedzmy, że nie narzekamy. Obiektywnie było to dobre starcie wrestlingowe. Podczas walki Seth chciał zakończyć walkę stompem, jednak zostało to skontrowane na power slam od Lashleya i od razu potem Hurtlock. Jednak Sethowi udało się uciec z tej dźwigni, ale ucierpiał na tym sędzia, który nie zauważył, że Lashley wykonał Spira, no i trochę się spóźnił na pin, przez co Rollins mógł odkopać. Lashley no niemiłosiernie wkurzył się na sędziego, ale mówi dobra, teraz to kończymy. Chciał wykonać kolejnego Spira, jednak Seth skontrował to w pedigree i w taki sposób Rollins odniósł zwycięstwo, więc w niedalekiej przyszłości po raz kolejny walka Fiori kontra Seth Rollins i o ile bardzo, bardzo lubię aktualną postać Setha, tak jednak myślę, że Fiori powinien tą walkę wygrać, no ale zobaczymy, jak ten storyline przez następne tygodnie będzie poprowadzony. Jednak tak, to nie był koniec tej tygodniówki, ponieważ no Lashley wkurzony podszedł do sędziego i powiedział: ej ty, ja wcześniej wykonałem Spira, a ty od razu nie odliczałeś, w ogóle co ty robisz, jak ty wykonujesz swoją pracę? No i kiedy podszedł do niego drugi sędzia, to Lashley walnął go z łokcia. No i miał takie: o kuźwa, ale mam przewalone. No i podszedł do niego Adam Pearce, który powiedział: Lashley, kuźwa, mówiłem ci coś w zeszłym tygodniu, miałeś nie atakować officially. A Lashley: weź ty tam utkaj mordę, tam zamknij ryj, co w ogóle do mnie gadasz, dziad? I nawet odepchnął Pearce'a, który potem do niego podszedł i powiedział: Lashley, you're fired! Więc, no... tak, storyline'owo Bobby Lashley aktualnie jest zwolniony z WWE i nie czytałem jeszcze żadnych newsów, więc nie wiem, czy na przykład Lashley nie chce sobie zrobić aktualnie przerwy przez parę tygodni, czy jest to początek jakiegoś storyline'u. W sensie jak dla mnie bardzo prawdopodobne jest to, że Lashley'ego dopiero zobaczymy ponownie na Royal Rumble, chociaż też nie wiem, co to znaczy dla poziomu Monday Night Raw, ponieważ powiedzmy, że dobra, Lashley jest wykluczony do Royal Rumble, wiemy też, że najprawdopodobniej do Royal Rumble nie zobaczymy też Matta Riddla, więc jest to dwóch naprawdę dobrych workerów, a jednak roster Raw nie jest nieskończony, więc nie wiem, jak sobie poradzą, ale miejmy nadzieję, że jest to początek jakiegoś ciekawego storyline'u. Jeśli chodzi o ocenę tygodniówki, to myślę, że na spokojnie mógłbym tutaj dać 7/10, w sensie bez szału, takie dobre Monday Night Raw z dobrymi walkami, bez żadnych głupot, dobry odcinek, 7/10, myślę, że to jest jak najbardziej okej. W tym miejscu chciałbym jeszcze podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, Lucha Yao, Przemysław Michał Kowalczyk oraz Shinsuke MPG. Jeśli ty również chciałbyś wspierać kanał Attitude Polska, to w tym miejscu bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. Lajkujcie, subskrybujcie, mówi do was Lesiu i słyszymy się już wkrótce. Cześć!